Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie opowiem Wam o pewnej koncepcji zamieszkiwania i zastanowimy się, czy faktycznie wygodnie byłoby tak mieszkać i czy to możliwe, że w przyszłości tak będą wyglądały nasze domy. Ostatnio przeczytałam książkę Aleksandry Gordowy Codzienność nudy, dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna. I faktycznie w książce jest dużo miejsca poświęconego temu, w jaki sposób spędzamy czas i że nuda to nie tylko jest ten niefajny moment, kiedy się nudzimy, bo na przykład czekamy w kolejce, ale to jest też ten nasz czas wolny, który możemy spędzać w produktywny sposób. Na przykład relaks w wannie, to jest właśnie ten obszar nudy, który jest dla nas bardzo istotny i pozwala się po prostu zregenerować. No i nie da się ukryć, że faktycznie nuda jako taki wypoczynek, czy jako ten czas, który próbujemy sobie jakoś zagospodarować naszymi pasjami, hobby, właśnie relaksowaniem się na różne sposoby, no to jest bardzo potrzebny i myślę, że faktycznie można go z naszymi domami bardzo mocno powiązać. Natomiast książka jest też mocno architektoniczna i nawiązuje do konkretnych rozwiązań, które można zastosować nie tyle w mieszkaniach, co w całych budynkach, tak żeby stworzyć przestrzenie przyjazne i faktycznie pomagające optymalnie wykorzystać zasoby. I już Wam tłumaczę, o co chodzi. Aleksandra Gordowy przygotowała koncepcję zagospodarowania łódzkiej kamienicy w taki sposób, żeby stworzyć w niej nie tylko mieszkania, ale też przestrzenie wspólne. I zwraca uwagę w książce na sposób, w jaki żyjemy. I jak to wyglądało 100 lat temu, a jak wygląda dzisiaj. No i tu 100% racji. Dzisiaj bardzo wielu ludzi pracuje zupełnie inaczej niż 100 lat temu. Mamy znacznie więcej zawodów, które można na przykład wykonywać zdalnie ze swojego domu. Jest bardzo dużo prac kreatywnych, które też nie są związane z konkretnymi godzinami pracy. No i w takim przypadku życie układa się zupełnie inaczej niż w ten sposób, że wychodzimy rano do pracy, jesteśmy w pracy, wracamy, jesteśmy w domu i nie myślimy o pracy. Tylko ta praca, dom, to życie prywatne i zawodowe się bardzo przenikają. Na przykład dzisiaj, gdy to nagrywam, jest niedziela, a ja jestem w domu, a prowadzenie kanału na YouTubie jest moją pracą. Więc to jest taki przykład tego przenikania się. Z drugiej strony powiedziałabym, że w dawnych czasach ta praca z życiem prywatnym przenikała się nawet bardziej. No i jeżeli prowadziło się gospodarstwo rolne i mieszkało się przy nim, to ta praca też była regulowana bardziej pogodą czy porą roku, a nie jakimiś godzinami i miała znacznie większy wpływ. Zakłady jakieś rzemieślnicze, też często były przecież położone przy domach osób, które je prowadziły. Więc trochę jest to coś nowego, trochę jest to coś znanego od zawsze, natomiast nie da się ukryć, że kiedy Łódź powstawała, no to jednak mieszkania były tworzone z koncepcją związaną z pracą w fabrykach i wtedy ten układ dom, praca jak najbardziej miał zastosowanie. Dzisiaj no to już trochę ewoluowało, no i pewnie fajnie by było te mieszkania, domy dostosować pod nowe realia. Jednym z głównych założeń jest właśnie to oddzielenie miejsca od pracy od miejsca wypoczynku, relaksu, czyli żeby to miejsce do pracy było niedaleko domu, bo bez sensu tracić czas na dojazdy, skoro pracę możemy wykonywać wszędzie, ale z drugiej strony, żeby jednak było osobno. I tak samo szkoły, przedszkola, opieka nad dziećmi. W książce była mowa o odpowiedniku przedszkola, przynajmniej tak to zinterpretowałam, i żeby to było właśnie powiązane z miejscem zamieszkiwania. I poszczególne piętra i poszczególne miejsca w budynku mogą pełnić właśnie takie różne funkcje społeczne, wspólne dla wielu osób zamieszkujących tę kamienicę. I tak po drugiej stronie podwórka na przykład mogą być takie biura, takie wiecie, hot deski, czyli miejsca, gdzie nie są przypisane biurka do konkretnych osób, tylko zajmuje się to, co jest akurat wolne i zwalnia się kolejnym osobom wychodząc. W ten sposób tak naprawdę
to samo biuro może być wykorzystane przez znacznie więcej osób. Pamiętam, jak pracowałam w agencji nieruchomości, tam do każdego komputera była przypisana osoba, a przecież większość czasu pracowało się albo w terenie, albo z domu i tak naprawdę większość biurek przez większość czasu była pusta. To nie miało sensu. Równie dobrze biuro mogło być 4 razy mniejsze i mogło być kilka komputerów takich dyżurnych, które by się zajmowało po prostu na zmianę wtedy, kiedy kto jest w biurze. I tego typu rozwiązania na osiedlach też już czasem są stosowane. Pamiętam, jak nagrywałam mieszkanie w Krakowie, to też właściciele, których serdecznie pozdrawiam, pokazali, że mają na osiedlu taką świetlicę w jednym z budynków, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść i spędzić czas. Jeśli czegoś nie mylę, to był tam taki aneks kuchenny, stół do ping-ponga chyba, dużo miejsca, dużo foteli, to takie miejsce, gdzie cała wspólnota, osiedle może się zebrać na jakieś zebranie, a z drugiej strony można tam sobie zaklepać jakiś termin, na przykład na większe przyjęcie, które samemu chce się zorganizować dla swoich znajomych i rodziny. I taka przestrzeń jest super też pod kątem integracji sąsiadów. A integracja sąsiadów ma duże znaczenie pod kątem bezpieczeństwa i komfortu życia, bo wiecie, zabraknie nam cukru, możemy poprosić sąsiadów o pomoc. Wyjeżdżamy, trzeba podlać rośliny, więc zamiast angażować rodzinę z drugiego końca miasta, można poprosić sąsiadów, dla których to będzie znacznie mniejszy kłopot przejść do sąsiedniego mieszkania i podlać te kwiatki. Więc tych aspektów i korzyści z tych dobrych relacji sąsiedzkich jest bardzo dużo. No, a takim kluczowym jest bezpieczeństwo. W momencie, kiedy sąsiedzi się znają i widzą, że jest ktoś obcy i coś robi na klatce, wychodzi z jakimiś rzeczami, no to po prostu wtedy sąsiedzi od razu to zauważają i mogą podjąć jakąś interwencję. I faktycznie w miejscach, gdzie jest taka dobra sieć kontaktów sąsiedzkich, jest bezpieczniej. To jest też argument przeciwko osiedlami pełnymi mikrokawalerek i małych mieszkań, bo po prostu są to mieszkania z założenia tymczasowe. Dla młodych ludzi przeważnie, dla osób, które nie mieszkają w większym gronie, nie mają bliskiej rodziny, z którą zamieszkują. I w takiej sytuacji przeważnie ludzie nie mieszkają całe życie, tylko większość osób albo faktycznie zakłada rodziny, albo przez to, że nie ma zobowiązań, to może łatwo się przeprowadzać pomiędzy miastami, zmieniać pracę, jest się bardziej mobilnym, elastycznym i to wszystko wpływa na to, że nie mieszka się w takim małym mieszkaniu całe życie. To też nie jest aż tak komfortowe mieszkanie jak większy metraż, więc jeżeli ktoś się wzbogaci i ma szansę przeprowadzić się do trochę większego, no to prawdopodobnie z tego skorzysta. No i efekt jest taki, że gdy często wymieniają się lokatorzy poszczególnych mieszkań, to oni się między sobą tak dobrze nie znają i to znowu wpływa na to, że ani nie dba się aż tak o przestrzeń wspólną, ani ten poziom bezpieczeństwa nie jest na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego optymalnie jest mieszać ze sobą różnego rodzaju mieszkania. Też nie będę wam ściemniać, że to jest dobre rozwiązanie na wszystko, bo z drugiej strony, gdy jest osiedle pełne młodych ludzi, to jest duża szansa, że łatwiej na takim osiedlu przejdzie głośna impreza niż w bloku, gdzie mieszkają małe dzieci czy osoby starsze. Aczkolwiek myślę, że jest dużą wartością różnorodność i to zarówno w firmach, jak i w życiu prywatnym, jak i właśnie w miejscu zamieszkania, gdzie mamy osoby w różnym wieku, w różnej sytuacji materialnej i różnej sytuacji życiowej i to pozwala na takie optymalizowanie korzyści. No bo wiecie, jeżeli jest cała dzielnica osób w podobnym wieku, które pracują w podobny sposób, to bardzo możliwe, że one będą na przykład dojeżdżały w podobnym momencie do swojej pracy i podobnymi drogami, no i wszystko się będzie korkowało. A mieszkania będą w tym samym czasie puste. W momencie, kiedy będą tam również rodziny z dziećmi i osoby starsze, no to już i ruch na drodze się zmniejszy, no bo różni ludzie różnie kursują. Same osiedla nie będą puste i tylko będzie tam dalej życie. I to naprawdę jest
istotny. Dlatego ta tkanka miejska musi się jakoś tak rozsądnie przenikać, a te dzielnice tylko do pracy albo tylko do spania, to niekoniecznie jest faktycznie najlepsze rozwiązanie. Ale wróćmy już do koncepcji Aleksandry Gordowy, bo trochę odpłynęłam i przyjrzyjmy się samym mieszkaniom, które też wyglądają w jej koncepcji trochę inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I Aleksandra Gordowy stawia w dużym stopniu na rozwiązania elastyczne, ale w takim znaczeniu, że można zmieniać funkcję poszczególnych pomieszczeń w łatwy sposób. I bardzo chętnie sięga po rozwiązanie przesuwanych ścian, tak żeby pomieszczenie mogło być małe, albo żeby jakieś meble można było w ogóle wyłączyć z tego pomieszczenia. Na przykład zabudowa kuchenna, którą możemy zasłonić ścianką wyjeżdżającą i w tym momencie pokój przestaje być kuchnią, bo tej zabudowy kuchennej już nie ma, ona jest za ścianą i pokój staje się zwykłym salonem. Możliwość otwierania przestrzeni, możliwość wydzielania sobie przestrzeni, żeby móc spędzić czas w samotności. To wszystko są bardzo ciekawe koncepcje, a zarazem mam do nich pewne zastrzeżenia. I już Wam mówię jakie. Pierwsza kwestia to akustyka. Przesuwane ściany nie mogą być aż tak ciężkie, aż tak grube i nie mogą mieć aż tak dobrej izolacji, jak te zwykłe murowane, a to jednak dźwięki mają duże znaczenie dla naszego komfortu i poczucia prywatności. I no, tu można całą gamę różnych sytuacji przytoczyć, ale choćby słuchanie muzyki, jeżeli chcemy posłuchać czegoś innego niż osoba, z którą mieszkamy, no to możemy po prostu wyjść do drugiego pokoju i o ile nie zamierzamy mieć głośników na maksa i poczuć się jak na koncercie, to jest duża szansa, że nie będziemy sobie w ten sposób przeszkadzać. W momencie, kiedy ścianka jest tylko taką przesłoną, no to już nie ma na to szans. Ktoś do nas przychodzi, chcemy porozmawiać, ale we dwoje, a niekoniecznie z innymi osobami, które tu mieszkają. I znowu, ta akustyka jest kluczowa. Druga kwestia to sposób zagospodarowania przestrzeni. W momencie, kiedy mamy stałe ściany, które są solidnym oparciem, możemy przy nich ustawić i zagospodarować tę przestrzeń na duże, masywne meble, które też do tych ścian można przymocować, żeby nie przewracały się. I w ten sposób możemy mieć dużo miejsca do przechowywania rzeczy. I owszem, przechowywanie rzeczy nie wpisuje się w trend minimalizmu, aczkolwiek sądzę, że jednak mocno wpisuje się w koncepcję produktywnej nudy. Bo jeżeli mamy czas wolny i chcemy go spędzić jakoś kreatywnie, właśnie produktywnie, robiąc coś relaksującego, na przykład malując, to do malowania potrzebujemy farby, pędzle, płótna. I w sytuacji, w której większość ścian jest taka płynna, elastyczna, przesuwana i ta przestrzeń musi mieć możliwość dostosowania się do nowych form, to ograniczamy bardzo mocno miejsce na przechowywanie rzeczy, na duże rzeczy, na masywne rzeczy, no bo wszystko jest płynne. I wtedy trochę nie ma miejsca na te gadżety, z których możemy korzystać, spędzając czas kreatywnie. Ograniczamy sobie po prostu możliwości. Nie chcę też, żeby to zabrzmiało, że bez dużej liczby rzeczy nie da się spędzać kreatywnie czasu, bo zdecydowanie tak nie jest. Chcę tylko zwrócić uwagę, że różne osoby mają różnie, a to przechowywanie rzeczy może mieć znaczenie i odchodzenie od tego domyślnie nie jest dobrym kierunkiem. Tym bardziej, że jesteśmy jednak w czasach dużego konsumpcjonizmu i próbujemy od tego odchodzić, a gromadzenie dóbr jest właśnie sposobem na ograniczenie trochę kontaktu ze sklepami, z kupowaniem, z nabywaniem nowych rzeczy. Z trzeciej strony, pozbycie się czegoś, co już mamy w taki sposób, żeby znaleźć tej rzeczy nowy dom, jest coraz trudniejsze. Ludzie
można powiedzieć, że już często mają wszystko. Nie jest tak łatwo pewnych rzeczy się pozbyć. Mamy już nadmiar ubrań i jest sytuacja, kiedy więcej osób chce ubrania oddać, a wcale nie potrzebujemy nowych. I z różnymi rzeczami tak jest, zwłaszcza z rzeczami używanymi, ale nadającymi się jeszcze do korzystania, tylko trochę podniszczonymi, no to niekoniecznie będzie wielu chętnych, którzy będą chcieli to przejąć, więc to wymaga sporego zaangażowania i czasu, żeby rzeczy pozbyć się w sposób taki rozważny, a nie po prostu wyrzucić na śmietnik. W koncepcji Aleksandry Gordowy moją uwagę zwróciły również przestrzenie wspólne dla kilku mieszkań. I tak jak pralnia na osiedlu, wydaje mi się nawet fajnym rozwiązaniem, o ile jest dobrze pomyślana, bo słyszałam też o pralniach takich w budynkach, w których są ograniczone godziny korzystania, no i efekt może być taki, że może być ciężko się wpasowywać w te okienka. Oczywiście w mieszkaniu też nie chodzi o to, żeby włączać pralkę w środku nocy, bo bęben hałasuje i to może przeszkadzać sąsiadom, ale jednak na pewno mamy większą swobodę, choćby z wyjęciem prania. Można się godzić na to, że włączymy pralkę, kiedy nas nie ma i wyjmiemy po prostu to pranie trochę później, gdy wrócimy. No a już w przestrzeniach wspólnych jest to trochę bardziej po prostu skomplikowane i mniej elastyczne. Niemniej można wtedy mieć dostęp do większych bębnów i to pranie może być prostsze do robienia. Nie trzeba dzielić może na tyle prań, można nastawić w dwóch pralkach dwa kolory jednocześnie, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Myślę, że takie urządzenia właśnie jak pralki czy samochody, z których korzystamy tak naprawdę małą ilość czasu, a one przez większość czasu stoją nieużywane, no to są właśnie takie fajne urządzenia, które można współdzielić. Z drugiej strony, koncepcja wspólnej kuchni jest dla mnie trochę niepokojąca. Kojarzy mi się mocno z akademikami, z hostelami, miejscami, w których nie chce się z tej kuchni korzystać. Myślę, że to wynika z różnych rzeczy. Tego, że one nie są dostosowane pod nasze preferencje. Z tego, że różne osoby mają różne podejście do sprzątania. Z tego, że ciężko postawić granice, które produkty są wspólne, a które nie. Wiecie, czasem w domach, w obrębie rodzin są już problemy, bo ktoś nie nastawił w porę zmywarki i brakuje jakichś naczyń, bo ktoś skończył płatki do mleka i nie kupił nowych i już nie ma dla pozostałych członków rodziny, bo ktoś po prostu po sobie nie sprząta i zostawia opakowania puste na wierzchu. No, tematów do kłócenia się jest mnóstwo. A jednak w obrębie rodzin jesteśmy sparowani tak dość jednolicie. To jest nasz wybór, z kim się wiążemy, a nie dzieje się losowo. A już to, kto mieszka za ścianą, jest zupełnym przypadkiem. No i owszem, to też są osoby w jakiś sposób do nas podobne, skoro wybrały to samo miejsce do życia, ale jednak tych rozbieżności w podejściu może być znacznie więcej i wydaje mi się to rozwiązaniem jednak nietrafionym. Podsumowując, mnie ciężko byłoby żyć w kamienicy zaproponowanej przez Aleksandrę Gordowy, a zarazem dużo jest trafionych argumentów w jej koncepcji. Mam poczucie, że właśnie największą trudnością jest to, że jako ludzie jesteśmy dużymi indywidualistami i nie jesteśmy tak zgrani jak mrówki w mrowisku. I mimo, że jest dużo rozwiązań takich właśnie uniwersalnych i można by było bardzo dużo zoptymalizować, gdybyśmy byli otwarci na mocną współpracę w większym gronie, a jednak w praktyce komunizm totalnie przecież nie wypalił.
Myślę, że jest sporo rozwiązań, które faktycznie można z korzyścią dla wszystkich wprowadzać na różnych osiedlach i to zarówno w formie tych świetlic, dzięki którym można się integrować i nie trzeba mieć aż tak dużych mieszkań, bo właśnie takie wydarzenia, kiedy potrzebny jest większy metraż, na przykład przyjęcie urodzinowe, można organizować w tej przestrzeni wspólnej, jak i te miejsca do pracy, którymi można się wymieniać, biurko, przy którym można usiąść, po prostu wyjść z domu, by oddzielić tę przestrzeń związaną z pracą od tej przestrzeni związanej z wypoczynkiem. Myślę, że istotne są w przestrzeniach wspólnych również miejsca dla dzieci, ale muszą być dobrze pomyślane. Nie tylko taki placyk, piaskownica, jedna bujawka wygrodzone ogrodzeniem 3x3 bez żadnego drzewa, gdzie nie da się wytrzymać latem, bo jest taki skwar, tylko bardziej takie mikroparki, tereny, gdzie miło spędzać czas w każdym wieku i to, że jest piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka, nie przeszkadza temu, by obok były też ławki i ładne klomby i by mogły tam się relaksować również osoby starsze, dzieci i nastolatkowie też mogą usiąść i sobie o czymś pogadać, gdzie można pograć, poskakać na skakance i wyjść poczytać książkę i każdy się w takim miejscu odnajdzie, więc to by było super, a jednocześnie w naszym klimacie przydałoby się takie miejsce będące odpowiednikiem placu zabaw na zimę. Niemniej myślę, że taką funkcję w pewnym stopniu może pełnić właśnie taka świetlica. Myślę też, że pralnie mogą się fajnie sprawdzać, tylko trzeba sensownie obmyślić zasady, a już kwestie kuchni, czy takich bardziej prywatnych przestrzeni, z których korzystamy znacznie więcej, zostawiłabym jednak prywatnie mieszkańcom. Jeśli chodzi o książkę, to z jednej strony Wam ją polecam, no bo koncepcja jest ciekawa. Jak widzicie, nagrałam o tym dodatkowy film. Z drugiej strony forma książki trochę rozbiega się z moimi oczekiwaniami i jest w zupełnie innym stylu niż mój. Trochę miałam poczucie niedoboru konkretnych informacji i odpływania czasem za bardzo w poboczne wątki, ale to nie jest tak naprawdę jakiś uniwersalny zarzut, bardziej kwestia moich odmiennych preferencji. I dla mnie najfajniejszy chyba był wstęp Joanny Erbel. I fajnie, że na koniec były też zdjęcia i rozrysowane te projekty. Z drugiej strony mam poczucie, że projekty były rozrysowane tak, żeby były ładne, a niekoniecznie, żeby były czytelne, bo dużo można uzyskać korzystając z różnych kolorów, a tutaj druk był kolorowy, a jednak różne kolory zostały wykorzystane do podkreślenia postaci, a nie poszczególnych funkcji w danych projektach. I mam poczucie, że właśnie ten potencjał koloru nie został wykorzystany i nie podniósł czytelności tego projektu. I to może jest taki mój zarzut odnośnie całej książki. Jest ładnie opisana i są jakieś obrazowe przykłady, ale niekoniecznie jest to zrobione w taki sposób, by było jak najbardziej treściwie i jak najbardziej czytelnie, tylko trochę jest bardziej poetycko. Ale autorka pisze też wiersze, więc wszystko jest spójne i myślę, że wielu osobom jak najbardziej taki styl podpasuje. W tym filmie to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy wyobrażacie sobie mieszkania w przyszłości i co sądzicie o takich przestrzeniach wspólnych w kamienicach, na osiedlach. Którego rodzaju pomieszczenia uważacie, że fajnie mogłyby spełnić swoją funkcję, a które raczej by się nie sprawdziły. Jestem też bardzo ciekawa, jak podchodzicie do przesuwanych ścian i zmieniania funkcji poszczególnych pomieszczeń, no bo tak naprawdę pomieszczenia o różnych funkcjach to jest coś, co też towarzyszy nam od zawsze i salony pełniące też funkcję sypialni to jest standard w wielu domach, bardzo częste rozwiązanie. Właściwie ciężko znaleźć mieszkanie, gdzie nie ma pomieszczenia, które by pełniło dwie funkcje co najmniej.
ale jednak ten pomysł z przesuwanymi ścianami jest rzadziej spotykany. Nie jest też łatwo technicznie to rozwiązać. Niekoniecznie jest to dużo tańsze. Niemniej technologia idzie do przodu i może być tak, że faktycznie będzie to łatwiejsze do zorganizowania. Pytanie, czy faktycznie na tym nam zależy i na ile by nam to odpowiadało. Dajcie znać w komentarzach, koniecznie, jestem bardzo ciekawa i to jest właśnie taki odcinek, gdzie szczególnie chcę z Wami porozmawiać, bo nie tyle prezentuję rozwiązania czy czyjś dom, gdzie no, ten dom tej osobie, która tam mieszka, pasuje, więc trochę nie ma nad czym dyskutować. Możemy się zastanowić, czy nam też by pasował albo nie, ale tej osobie pasuje. A tym razem mówimy po prostu o koncepcji, pomyśle, czysto teoretycznie i możemy pozwolić sobie na głębszą analizę tematu. Więc im więcej głosów, im więcej perspektyw, tym więcej możemy wykminić. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, bo szczerze mówiąc, sama dużo kanałów oglądam i dopiero po wielu odcinkach orientuję się, że wcale nie kliknęłam jeszcze subskrypcji, więc sama wiem, jak łatwo można o tym zapomnieć, dlatego przypominam, sprawdźcie, czy już kliknęliście. Dla mnie to jest naprawdę ważna informacja i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Sensowne place zabaw albo... Kocie! Kocie, zostaw mikrofon.